Przeto przygotuj się na spotkanie Twojego Boga. Księga Amosa 4:12. Każdy z amerykańskich oddziałów marynarki wojennej znał Billa, dziwacznego, dziwnego marynarza, którego nigdy nie spotkało się bez kapoka. Mimo wielu drwin nosił go zawsze, gdy wyruszał na morze. Pewnego dnia w roku 1945 jedna z jednostek przygotowywała się do bitwy na południowym Pacyfiku. Nagle na niebie pojawiła się eskadra bombowców. Jedna z bomb trafiła w tankowiec, na którym Bill pełnił służbę. Statek zatonął. Służby ratunkowe znalazły tylko jednego ocalałego, Billa, który miał na sobie kamizelkę ratunkową. Ten tak często wyśmiewany kapok uratował mu życie. Nasze życie również znajduje się w niebezpieczeństwie. Nie będziemy żyć wiecznie na tej ziemi. Kiedyś umrzemy. Każdy z nas jest tego świadomy. Wprawdzie nie znamy czasu naszego odejścia, ale Bóg w swoim słowie mówi nam, że po śmierci nastąpi sąd. Dlatego zapytajmy samych siebie, czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem? Czy znaleźliśmy już schronienie przed Jego sprawiedliwym sądem? W tym celu musimy przyodziać się w sprawiedliwość, która ostoi się przed świętym Bogiem. Jak można ją otrzymać? Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego przebłagalną śmierć na krzyżu, dzięki której Bóg w swojej wielkiej łasce nas usprawiedliwi. Co stanie się wtedy z naszymi grzechami? Ponieważ Pan Jezus poniósł karę za nasze grzechy, Bóg wybaczy nam je i uwolni nas od naszych win. Przez wiarę będziemy na zawsze złączeni z Bożym Synem i przygotowani na to, co nas czeka. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 1 do 2. Jako uzupełnienie tego rozważania przeczytaj ze swojej Biblii 4 Księga Mojżesza, 11 rozdział od 1 do 9 wersetu i Ewangelia Mateusza, 7 rozdział od 24 do 29 wersetu.